da pogre tefteno, teften kate burma zlate lade momela, i ladunjo. W Zambrowie odbył się koncert i pokaz tańców ludowych zespołu folklorystycznego z bułgarskich gór Rodopów. Bułgarzy wystąpili w sali regionalnej izby historycznej oraz w zambrowskich szkołach. Tutaj w Zambrowie jesteśmy kolejnym razem, bo regionalna izba historyczna ma możliwość zaprosić takich gości, jakimi jesteśmy, kiedy jesteśmy w okolicach Zambrowa, czy to Ciechanowe, czy Warszawy. Zawsze jesteśmy przychylni, żeby byliśmy tutaj pokazać bułgarskiej kultury. Dzisiaj chcieliśmy pokazać konkretnie część obchodów kolędniczych, to znaczy nie śpiewy kolędy, a obchody kolędnicze, kiedy ludzie chodzili po wsi, witali gości i prosili, żeby im złożyć życzenia. I poza tym pokażemy różnorodność nie folkloru, a strojów bułgarskich. Mamy okazję tutaj pokazać kilka strojów bułgarskich i jednocześnie pokażemy różnorodność instrumentów muzycznych i może pod koniec i tańce pokażemy bułgarskie. Zainteresowanie publiczności wzbudziły oryginalne bułgarskie stroje wykonawców, instrumenty muzyczne, a przede wszystkim umiejętności wokalne i taneczne. Tutaj dzisiaj wieczorem będziemy mieli okazję przy takiego niewielkiego składu, 4 osoby, pokazać dwa instrumenty, które są podobne do polskich dud, to jest bułgarska gajda, bułgarska tambura, to jest smyczkowy szarpany instrument i będą pokazani śpiewy bez towarzyszenia muzyki, to znaczy akapeli, które są jednocześnie przez dwóch dziewczyn pokazani w różnych sposoba. Zespół się nazywa Bułgarskie rytmy, względu na tego, że odtwarza rytmy muzyczne, rytmy śpiewu i rytmy tanców. Także chętnie zapraszamy na warsztat, w końcu na warsztaty bułgarskich tanców. Bułgarzy nie tylko śpiewali, ale także uczyli tradycyjnych tańców.